Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy poznawanie Antonowa 24B. W poprzednim odcinku uruchomiliśmy cały samolot, także mamy silniki już odpalone i w zasadzie jesteśmy gotowi do kołowania. Także dzisiaj, myślę, w tym odcinku zrobimy sobie cały przelot od kołowania do zgaszenia samolotu. Także tak, upewnimy się tutaj, czy mamy koła w pozycji taxi, tak, skrętność kół jest dobra. Tutaj możemy włączyć światła lądowania, ale nie te jasne, tylko te dim, przyciemnione. I włączymy, znaczy wysuńmy teraz te światła. Tu mamy jeszcze stroby, warto je włączyć później, jak będziemy przy progu pasa. Ok, jeszcze nie mamy klap. Klapy sobie później uruchomimy. I autopilot jest uzbrojony, tak, tutaj to sobie da na środek, dobra. Dobrze, widok kapitana, no powiedzmy, że już tutaj Red Griffina nie będę używał, bo jak pokazywałem w poprzednim odcinku, tutaj radio nie jest wykrywane w tej chwili, bo używam FG kamera i to dlatego, tak, bez FG kamera to by działało, ale dobra. Zaczynamy kołowanie i tutaj właśnie jeszcze jak się wykołować, tutaj mamy próg pasa z lewej strony, więc po prostu wykręcę w lewo i tyle. Zobaczmy sobie, właśnie tam musimy pojechać. A tak właśnie przy okazji się prezentuje nasz samolot, tego jeszcze nie pokazywałem go z widoku zewnętrznego. Niestety jest tylko jedno malowanie, szkoda, bo też właśnie samolot był używany przez polskie linie lotnicze LOT, gdy byliśmy pod butem Związku Radzieckiego, ale no tutaj żadnych malowań nie ma, jakby nie możemy nic zmienić, więc mamy tylko to jedno rosyjskie malowanie. No i też jest dziwna rzecz, jeżeli chodzi chyba o ten luk bagażowy tutaj. Nie wiem, czy to jest jakiś żart, czy co, ale no, dziwnie to wygląda. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, ciekawe, ciekawe. Także takie rzeczy tu są w tym samolocie. Dobra, dajmy widok kapitana i zwolnimy hamulec Shift B. Tutaj nie ma hamulca, no możliwe, że to jest hamulec, ale to nie działa. Tak, bo to jest tam między pedałami, więc możliwe, że to jest hamulec, ale ja użyję Shift B, bo inaczej hamulec się nie zwolni. Dobrze, i teraz dodam tutaj ciągu, żeby to wykręcić. I trzymam jeszcze hamulec lewego koła, żeby tutaj nie wjechać w te budynki, więc wykręcamy niemalże w miejscu. Powinien się zmieścić. No właśnie taki feler, nie ma wypychania, co też mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku. I musimy uważać, gdzie się ustawiamy tym samolotem. Ok, możemy tu wytoczyć się na drogę kołowania. Bardzo mocno samolot przyspiesza. Mocno się rozpędza, także tutaj no hamulce trzeba co chwilę używać. Może jakbym klapy wysunął, to by tak się nie rozpędzał mocniej, ale i tak jest dosyć szybko. Także tam ludzie mają niezłe wstrząsy. Mocno buja tym samolotem, jak hamuje. Dobrze, i co to za rozwidlenie? Gdzie ja mam tu się to toczyć? Tak, tamtym. Na wprost.
No nie znam tak tego lotniska, więc musiałem sprawdzić. Dobra, mamy próg pasa. No ale w sumie to jeszcze tam w prawo sobie podjedziemy. No bardzo mocno się rozpędza. Dobra, zatrzymajmy się, shift B, hamulec postojowy. I tak, włączmy stroby. Gdzie one były? Tutaj. Stroby włączone, tak. Światło lądowania teraz na bright, czyli na silne oświetlenie. Ok. Tutaj jeszcze... No jeżeli chodzi o ogrzewanie rurek pitota, no mamy temperaturę może z 10 stopni, więc tak, tu mamy odczyt temperatury na zewnątrz, więc nie będę stosował podgrzewaczy, ale możliwe, że później w chmurach sobie włączymy. Tutaj paki, tutaj mamy jeszcze paki wyłączone, ale je sobie wyłączymy na start. Musimy pamiętać, żeby je włączyć, żeby tutaj temperatura w kabinie była utrzymywana i w ogóle pressuryzacja kabiny też myślę, że wtedy jest utrzymywana. Dobra. Tak, światła mamy, nie mamy klap. Możemy sobie jeszcze klapy wysunąć. No i tutaj też nie ma dźwigni do klap. Musimy, tu mamy tylko wskazania. Jak sobie przytrzymamy klawisz do klap, to jest klamra kwadratowa. To klapy nam się wysuwają, ale też mamy tutaj na dole podpowiedź. Tak, mam teraz 15 stopni. Teraz podnoszę klapy, 10 stopni, 11. No dobrze, dam sobie 15 stopni. To powinno mi wystarczyć, bo mamy dosyć długi pas i myślę, że możemy kołować na, znaczy wtaczać się na pas. Także shift B. Możemy się rozejrzeć, czy tam nic nam tutaj nie leci, ale nie powinno, bo tutaj loty sztucznej inteligencji, czyli sterowanych samolotów przez komputer wyłączyłem. No i co, tu sobie jeszcze w prawo wykręcę i tam sobie zawrócimy na progu pasa. Ok. No jest tu trochę rzeczy do pamiętania przy tym samolocie. Trochę jak przy Tupolewie, ale jest to troszkę podobny samolot. No dobrze, wykręćmy tutaj. No, zatrzymał się. A, dobra. Miałem też hamulec prawy. No i dobra, ustawmy się na środku. Jest pas 11, są dwie jedyneczki, ok. I shift B, stoimy. I teraz tak, koła, skrętność kół dajemy w dół na take off land, tak, bo teraz będziemy startować, więc skrętność kół będzie dużo mniejsza, przez co samolot nie będzie nam się tak bujał na lewo i prawo. Ważne jest to, żeby teraz heading sobie też ustawić tak jak stoimy, czyli dokładnie na wprost. O, tak jak teraz, u drugiego też to możemy zrobić. O, nawet jest, tak? Tak. Dobrze. Te lampki, ciekawe czemu te paliwo nie jest pobierane. Dziwne. No i dobrze, tutaj powinniśmy mieć wszystko i możemy startować. Tak, autopilot uzbrojony, dobra, jeszcze się upewnię. I startujemy, shift B. I zwiększamy ciąg. No tutaj taka nierówna praca jest tych silników, ale to tak ma ten samolot. I przy około 200 km na godzinę będziemy robili rotate. Tu mamy prędkościomierz, już minęliśmy kilometr. Znaczy 100 km na godzinę, 200 km na godzinę będziemy robili rotate. I mamy 200 km. Podnoszę
i dosyć gwałtownie się podniósł, ale uważamy, nie robimy tak gwałtownie, bo możemy, tak, tutaj angle of attack będzie nam brzęczał, że za ostro podnosimy. G, podwozie w górę, tu patrzymy na lampki, zielone zgasły, czerwone nam się zapalą. Są czerwone, dobra. I troszkę wypłaszczę jeszcze trochę ten lot, może. Troszkę w lewo mi odbiłem. Dajmy D, tak? D włączyło mi autopilota w tej chwili. To jest to samo co ten przycisk i mamy zieloną lampkę, co nam mówi, że autopilot jest włączony. Możemy teraz schować klapy klawiszem, też klamry. Samolot się wtedy rozpędzi bardziej. No, nawet trochę niebezpiecznie, bo nam będzie nurkował trochę, ale dobra. No i zobaczymy sobie, jak lecimy, tak? Powinniśmy zaraz tutaj wykręcać na radiolatarnię NDB. No i 5 minut, pamiętajmy, przepustnica 5 minut, może już ją odciągnę. Dam na przykład 80, tam było to 83% do 100% przez 5 minut. I widok, ten widok i... No, a tutaj sobie włączmy paki. Dobra. I wskazania naszego, tak, do naszego tutaj radiolatarni działają. To by się zgadzało, bo tu jest nasza radiolatarnia, więc tak po linii prostej, o, kliknę prawym, to będziemy tutaj lecieć. Dobrze. No i tak, troszkę ostro się wzbijam. Tutaj było zalecenie w instrukcji, że wzbijanie jest dosyć słabe, tak niecałe 2 metry na sekundę. Ja mam teraz 6 metrów na sekundę wzbijania, więc tutaj mamy pitch down, ale możemy użyć F3, to jest to samo, nie musimy patrzeć na autopilota, więc F3 troszkę zmniejszymy to wzbijanie. No i możemy wykręcać na NDB. Wykręćmy tym pokrętłem. Dam tutaj sterowanie w górną pozycję po loksodromach, bo tak teraz lecimy. I wykręćmy w prawo, kręcąc tym pokrętłem. Samolot wykręci maksymalnie na 30 stopni, to się właśnie dzieje. No i w sumie powinniśmy przestać wykręcać, jak ta wskazówka ADF-a nam pokaże tutaj na, idealnie do góry. Ale ja się posłużę tutaj tą mapą, już to robię i klikamy teraz, żeby wyrównać, trochę przestrzeliłem. Tak jak klikniemy, żeby wyrównać, to po prostu samolot wyrówna. Ale troszkę za daleko poleciałem. Tak, ta igła ADF-a, zobaczmy ją. Igła ADF-a, nie, no w sumie idealnie pokazuje. No tak, troszkę się teraz samolot wyrównał. Chociaż nie leci idealnie na ADF-a, ale to może jeszcze jest tam praca tych, no, praca radia nie pokazuje też idealnie. Dobrze, i będziemy przechwytywali wora, tak? Dalej tu mamy wora. O, już wor jest złapany częstotliwością, bo wcześniej sobie w poprzednim odcinku ustawiliśmy tutaj nastaw do wora. Tylko tak jak mówiłem, będziemy musieli sobie radial ustawić. Tak, to nam się świeci, że jesteśmy od, więc dajmy się od razu. Będziemy mieli kręcenia i ustawmy się takim radialem. Podświetla nam się do, więc jest dobrze, do i kurs 177. W sumie mogę już na niego wykręcać. No niestety autopilot też nie da rady automatycznie nam lecieć tak po worach. Musimy wszystko, tak, wszystkie zakręty robić ręcznie. Teraz użyjemy... Właśnie to jest feller. Muszę pamiętać teraz, że muszę skorygować sobie kurs, czyli tutaj na pion. To samo powinienem zrobić tutaj, bo użyłem tego pokrętła i kurs mi się tu nie zmienił. Ok, troszkę słabo. Ale teraz użyjemy właśnie zakręcania przez tego ZK i tak, czyli przez to urządzenie. I zakręcimy w prawo na 177. Tu dokładnie
Zobaczmy, 170 jest, 7, no coś takiego. Ale tu igła wora jest idealnie na wprost teraz, więc jesteśmy na wiązce. Więc jak teraz wykręcę, to powinniśmy się kierować idealnie na tego wora. No troszkę za dużo się okazało chyba, ale jeszcze zobaczmy, jak wyrówna. Dobra, jeszcze troszkę dam F3 klawisz, żeby zniżyć lot, czy zmniejszyć wzbijanie się i... No tak, troszkę przestrzeliłem z tym worem, więc dajmy troszkę w lewo. No ja tu się właśnie też posiłkuję tym GPS-em, a może niesłusznie, bo tą mapką, bo powinniśmy patrzeć bardziej na przyrody. No przyrody nam mówią, że lecimy dobrze, tak? No teraz mi mówi, że jest lekki odchył w lewo, dobra. Więc możemy troszkę w lewo się odchylać. Dobra. O, co to za turbulencja. Okej, mamy chmury. Weszliśmy w jakieś chmury. Wysokość 2 km. Jak mamy chmury, to sobie włączmy te anti-icy, przynajmniej na rurki pitota. Niestety FG kamera, to poruszanie myszką i kamerą coś szwankuje. Tak, tutaj mamy włączone. A, to są blidy. No tu możemy jeszcze skrzydła włączyć, ale chyba na razie nie będę włączał. To są skrzydła. A, i jeszcze śmigła, tak? Odladzanie śmigiu też jest tutaj. No, temperaturka jest tak około zera. No i już nam igła ucieka w lewo, więc też koryguje się w lewo. Tak, i tutaj możemy zakręcać tylko na 15 stopni, tak, jeżeli chodzi o przechył na skrzydło za pomocą tego urządzenia, więc jak chcemy głębsze zakręty robić, to właśnie tym pokrętłem. Tylko wtedy, jak wam pokazywałem, po tym pokrętle musimy korygować kurs na tym urządzeniu ręcznie. No, dużo rzeczy trzeba ręcznie robić. Ok, miałem wam pokazać te rakiety. Mamy trochę czasu teraz. Rakiety. Dajmy sobie widok F2, znaczy drugi. I uzbrójmy jakiś tutaj zasobnik pierwszy. I tu mamy różne flary. Jak ja to teraz zrobię? Klawiszem V jak zrobię, żeby wam to pokazać. Opa. O, oddalę sobie. Dobrze, może coś takiego. A, tylko nie będzie uciekał. Dobra. I zrobimy sobie... Raz... No, klikasz? Raz, dwa, trzy, cztery. O, i poszły flary. Tylko nie ma jednej flary. Czemu są trzy? Znaczy nie flary, tylko race chyba to są, nie? No, w sumie nie wiem, czy flary, czy race. Chyba race. Okej. Okay. No i tyle. Wystrzelałem 4. Zostały mi jeszcze tutaj w zasobniku dolnym. Tak, też możemy uzbroić zasobnik. Kaseta B, o. Raz. Dwa. Trzy. No, tam już widzimy je przez okno. 4. No i tak to wygląda. No i teraz wystrzelałem wszystkie, ale możemy z menu sobie wybrać equipment i dać reload i mamy znowu wszystkie do wystrzelenia. Zbliżamy się na 3 km wysokości, czyli na 10 tysięcy, inaczej mówiąc tutaj, tak, podchodzimy do 10 tysięcy, więc będziemy mogli wyłączyć te światła lądowania, więc wyłączamy.
Dajmy sobie to na środek. A stroby sobie zostawmy. O, co mi, czemu tutaj ta wskazówka migania? Dziwne, dziwne. To jest od APU. O, i tu widzimy efekt szyby, który nam zaparowała szyba, tutaj z boku i ta przednia. Ta szyba nam nie zaparowała, dlatego że włączyliśmy sobie tutaj ten podgrzewacz jako low, ale włączenie podgrzewacza high nic tu nie zmieni. Tu widzimy, że ta szyba nam nie zaparowała, czyli ten podgrzewacz low daje rady. Ale na te oblodzenie tych szyb bocznych, tutaj też, o, musimy użyć innych pokręteł. Tu idziemy sobie w inżyniera i tutaj dla prawej szyby tu mamy nawiew powietrza na szybę, dajmy 100%. I teraz zobaczymy, że ta prawa strona już się polepsza, tak. Tak, i szyba to nadśrodkowa też. A tutaj dalej mamy zaparowane, bo tutaj mamy z kolei pokrętło i tu też musimy dać sobie nawiew na stówkę. I tutaj ta szyba też już nam się polepsza. Dobra. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o nawigatora, wybiorę sobie teraz nasze drugie NDB już na Warszawie. Teraz chyba nic sensownego nie pokazuje, bo jeszcze nie ma zasięgu. Troszkę zbiłem się tutaj z trasy w lewo, więc wykręćmy. Dobrze, wysokość prawie 4 km i pytanie, jak wysoko się wzbijać. Bo taki pułap lotu normalny to jest 6 km wysokości. Ale maksymalny 8,4 km. Chociaż ja nigdy tak wysoko jeszcze się tym samolotem nie wzbiłem, bo po prostu już tak wydajność wzbijania się jest tak niska, że bardzo ciężko to uzyskać. Ale tak na szóstkę powinniśmy może się wzbić, chociaż nie wiem, czy zaraz nie trzeba będzie się zniżać. No i tutaj mamy radar pogodowy. Radar pogodowy niestety nam nie działa. Możemy go sobie tutaj co najwyżej nim obracać. Czy to w stronę kapitana, czy pierwszego oficera. Tu żadne przyciski nie działają. I tu była... Tak, tu na środku, chyba tu. Tu jest obsługa tego radaru pogodowego. Ale tu chyba nic nie działa z tych przycisków, tak. Więc w ogóle radar pogodowy jest nieaktywny niestety. A, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wam powiedzieć, o skłoku, tak? Jeżeli chcemy nastawiać sobie skłoka, to tu na overhead panel mamy w tym rogu nastaw skłoka i tryb transpondera. Ja byłem w standby cały czas. Możemy dać sobie, nie wiem, A i B i nastawić sobie coś. Tu mamy 1200, tak? Tu możemy sobie to pozmieniać i nastawić jakiś skłok. Tu mamy przycisk ident. Tu jest chyba jakiś test. Czy nie? Czy to był test? Już nie pamiętam. Nie, nie, co to było. Podświetli się to? Nie. Nie ma tooltipa. No ale dobra. Tak, także tu mamy transponder jakby, co? O czym zapomniałem powiedzieć. No, coś tutaj powietrze. Mam jakieś podmuchy. No i tak, mamy trochę czasu teraz na wykonanie lotu. Zbliżamy się już do wora, będziemy wykręcać. No tutaj nie dałem sobie żadnej drugiej pomocy nawigacyjnej przed tego wora, żeby zobaczyć przecięcie się, tak, czy osiągniemy ten radial, ale tu chyba też nie mamy możliwości, bo nie mamy drugiej igły, która by nam pokazywała. No tak, no tak.
Jak się zastanawiam, skąd mam wiedzieć, że mam zakręcać, nie? Musiałbym sobie użyć właśnie jakiejś innego wora, ale... tu jest ciężkie to do uzyskania. Troszkę by tutaj w prawo teraz ucieka, tak? No tak, i teraz musielibyśmy od tego wora sobie nastawić. I powinien to sobie zrobić wcześniej chyba. Na przykład tak, bo może dałoby się użyć tego wskaźnika, tak, bo nie jest używany. Okej, to zepsułem. Rzeczywiście, mogłem sobie użyć tego wora. Czyli może zmniejszę czas, to zdążę to zrobić. 114,90. Wow, FG kamera też działa wolniej. Nieźle. 114,90. O, jest, załapał, ale czy ja nastawię go mu radial? Czy ja nastawię radial? Włączmy też go. To nie działa, czemu? Kurczę, nie rozumiem, czemu zgasił się sygnał. No, teraz jest. No dobrze, ale jak ja wora teraz mam te... Znaczy, jak mam radial nastawić? Ale mniej więcej mi się krzyżuje. Niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło. Tak, prawie jestem na środku. Właśnie, czy da się nastawić... dla drugiego. Chyba nie, jest tylko jedno. A nie, jest, kurczę. Jest drugie pokrętło, co ja? Przecież możemy to zrobić. Co my tu mamy? O. O, skrzyżowało się, nie? Czyli teraz możemy wiedzieć, że jesteśmy dokładnie na skrzyżowaniu, więc trzeba zakręcać na nowy kurs. Trzeba zakręcać na nowy kurs, żeby przechwytywać teraz wora drugiego. No dobrze, ojej. Na czym ja tu latam? Na tym dolnym. Dobrze, to wykręćmy tym już. No tutaj też powinienem mieć już tą trasę wcześniej. Ora, i nie to strony wykręcam. Te rolki mi się mylą. Tak, powinien być wcześniej te wszystkie kursy, znaczy trasę przygotowano mi, te kursy pospisywane. 136. 136. Ile ja mam? 130. No prawie mam tyle, dobra. No ale troszkę się spóźniłem z tym zakrętem jeszcze, tym bardziej, że poszedłem nie w tą stronę. Dobrze, mamy 5500 wysokość. Damy radę zrobić 6 km. A NDB łapie sygnał? Chyba jeszcze nie. Dobrze, brakuje mi jeszcze do zakrętu trochę. Musimy troszkę teraz w lewo podgonić, więc tutaj tak, też nam wskazuje, że w lewo. No moglibyśmy teraz operować tutaj z drugiego pilota, tylko nie jestem dostrojony na razie. Może to sobie zrobię, czyli wyrównajmy tu sobie, że lecimy na wprost. OK. I teraz wróćmy do ZK. A, tylko pytanie, czy on będzie mi tym zakręcał, a zobaczymy to.
A nie, tym nie zakręca. To działa tylko z pierwszego pilota, dobra. No to nic z tego. No szkoda, bo musiał się przełączać, na przykład patrząc na igłę. Ale jeszcze dobrze lecę. No albo będziemy patrzyli po prostu na mapę, tak? Czy przytniemy nasz radial. A, to ja dopiero 5000 metrów wzbijam, dobra. No nie, to może na piątce już przestanę się wzbijać, nie ma sensu. Ile w ogóle dotrę do piątki, bo już mam mizerne wzbijanie się. Wysokość kabiny, mam wrażenie, że ta wskazówka chyba nie działa, bo rzeczywiście co najmniej 0 pokazuje. Tak, bo tu mamy przyrost wysokości kabiny, to się zgadza, ale ale jak rozumiem, tu mam wysokość na 0. Tak, to jest 10-15, a to jest chyba różnica ciśnień. Coś nie tak. No to chyba nie działa ta wskazówka po prostu. Dobrze, zbliżamy się do radiala, zbliżamy się też na 5000 metrów, czyli 5 km i na tej wysokości użyjemy sobie alt hold, tak? Czyli trzymaj wysokość. Okej, idzie. Dobra, mamy to, więc trzymaj mi teraz wysokość. No i tu zapala się zielona lampka, to oznacza, że trzyma wysokość, tak, więc jest ok i wyrównuje dobrze. No i tu też możemy zobaczyć, że nam się igła wyprostowała prawie, więc będziemy zaraz przecinać radial. ADF coś zaczyna łapać, ok, bo zbliżamy się do Warszawy powoli. Tak, a tu sobie ustawiłem właśnie też ADF-a i go aktywowaliśmy. No, mamy mocno ujemną temperaturę. Tutaj moglibyśmy teraz użyć tak ogranicznika też. No, zwiększyć odpowiednio ogranicznik, bo jesteśmy poniżej minus 10 stopni. Więc ogranicznik, no teraz nie widać, bo mi ADF się pokazuje też, ale jak tam jest? 16 mam ogranicznik, 14, 12. No to może 14 powinien teraz ustawić ogranicznik przekustnicy na 14 stopni. Dobrze. No, muszę wykręcać w prawo. No bo 107 radial 170, tak? Czy nie? Nie, 130. O raju, nie widzę z tego kąta. 136. Ach, ta FG kamera. Muszę to poprawić chyba w końcu. 130. Czyli powinienem, teraz mam 136, to by było coś takiego. Ale tu mi pokazuje, że za bardzo. No dobra, dajmy 130 na razie. No tu jesteśmy idealnie teraz na środku. I do ADF-a też w sumie prawie idealnie lecimy, no bo ten ADF jest tutaj, znaczy radiolatarnia NDB. A ADF to jest wskazówka? Dobra. No i teraz pytanie, czy nie powinniśmy zaraz zniżać? Może jeszcze trochę.
Jeszcze trochę, dobra. Czy jest tu coś jeszcze do pokazania, myślę. Tak, tu mamy różne urządzenia radiowe. Przeróżne zestawy radiowe. Jakieś Neon US8K, Radio Receiver R836 i ten samolot rzeczywiście miał tutaj wiele zestawów radiowych. Tak, pójdziemy sobie do góry, to też zobaczymy właśnie te radia. Tu jest właśnie radyjko R836. To jest taki można powiedzieć telefon z telegramem, tak? Nie telegramem, telegrafem. O, telegraf. To można sobie zdjąć te pokrywy i i można tutaj coś pokręcić, ale w sensie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to działa. To czasami zauważyłem, jak się tym bawiłem, że te lampki się tylko zapalały, ale to nie jest do końca wymodelowane, tu brakuje wskazówki, więc nawet nie wiem, jak to urządzenie działa, nigdy się w to nie wgryzałem, ale mamy tu takie radyjko. I tu mamy jeszcze kolejne radyjko, ono się nazywa SVB5. Z tego, co wyczytałem, to to radio było używane przy lotach, przy biegunach, tak, żeby tam mieć tak lepszy zasięg tak komunikacji. Także tyle mniej więcej wiem, znaczy tyle mniej więcej zapamiętałem z tego, co czytałem. Więc, no ale nigdy też w tym samolocie z tych radiostacji nie używałem. Tu mam tylko jakieś pokrętło, nie wiem też, czy to działa. Podejrzewam, że to po prostu jeszcze nie działa. To są na razie takie atrapy, które ktoś zaczął implementować i po prostu nie jest to dokończone. To jeżeli chodzi o nawigatora, nie nawigatora, tak, nawigatora, dobrze. Też jest tutaj jakieś radyjko, jakieś urządzonko, nie wiem, co to jest nawet. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Tego nie zidentyfikowałem. Mamy tu jakieś pokrętła. Bearing, jakby kurs. Dziwne. A to azymut. No, czy jakieś urządzenie nawigacyjne by to było. No, ale ciekawe, nie wiem, co to za urządzenie. Window R left. A nie, to ten. Window R to jest nawiew. Dobra, to jest inne pokrętło, tak? Bo tu mamy z tyłu pokrętło do nawiewu szyby. Tak, a tutaj jeszcze nawigator, no, poza tym kompasem, co wam pokazywałem, MK8. No, mamy zegarek, mamy też kurs, mamy, a to nie wiem, co mamy. To by było coś właśnie po lotach ortodromicznych może, bo podobne urządzenie miał Tupolew. I tutaj, cóż to jest, UVC 15 metric, nie wiem, co to pokazuje. Aha, naszą wysokość przecież, no tak, to jest wysokościomierz, prędkościomierz. No, także takie też ma tutaj wskazania i mamy temperaturę na zewnątrz też, chyba dochodzi do minus 20 stopni, tak. No i ADF-y. A my tu lecimy dalej, jak sytuacja? Sytuacja jest taka, że niedługo trzeba będzie chyba zniżać. Tak, tu mamy też pracę silników, którego nie pokazywałem. Tu mamy jakieś temperatury olejów, tak, paliwa, oleju. To jest chyba ciśnienie, tak, to jest ciśnienie, to jest temperatura. A u góry nie widzę, bo ciężko odczytać, co to jest. Tu mamy torque indicator. Chyba ciśnienie jako na centymetr kwadratowy. I tu mamy też ciśnienie hydrauliczne. Tak, wskazania dla ciśnienia hydraulicznego, chociaż nie wiem, czy hydraulika jest tu zaimplementowana. Możliwe, że nie. No jest też zegarek ma stoper. Tak, moglibyśmy go sobie tutaj włączyć na przykład przy starcie, żeby te 5 minut na maksymalnym ciągu sobie na przykład chociażby odliczyć. A ja będę zaczynam chyba zniżać. Dobra, odciągnę trochę ciąg. Czy trochę, nawet chyba mocno odciągnę. Dajmy 30%. I idźmy w
zniżanie, czyli F3, jak pamiętam dobrze. Tak, F3. Aha, tylko musimy wyłączyć. Tak, wyłączyło się, dobra. Użycie tego przełącznika spowodowało, że Alt Hold już się wyłączył, więc bardzo dobrze. No i samo tam zniża. Na razie tak 4-5 metry na sekundę. Też z takich parametrów prędkość przelotowa tego samolotu to jest 450 km. Taka normalna prędkość przelotowa na wysokości właśnie 6 km, to na takiej, której jesteśmy, to jest około 20 tysięcy stóp. Zasięg tego samolotu, to mówiłem chyba w pierwszym odcinku, to jest 2400 km. Aha, i to jest z maksymalnym paliwem taki zasięg, a tylko 550 km z maksymalnym ładunkiem, no bo tu, tak jak wam pokazywałem w pierwszym odcinku, albo ładujemy paliwo na maksa, albo ładujemy ładunek na maksa, bo nie da się jednego i drugiego załadować na maksa, no bo przekroczymy maksymalną masę startową. No i maksymalny pułap to jest 8400 metrów, ale mi się takiego pułapu nie udało jeszcze osiągnąć. I prędkość wznoszenia taka optymalna to jest właśnie 1,9 metra na sekundę. Bardzo mało, czyli 375 stóp na minutę. Także bardzo mało jest ta prędkość zbijania, taka nominalna. Dobrze, póki co lecimy sobie i zniżamy. Tutaj patrzymy na wora drugiego, troszkę w lewo powinien się odbić, ale w miarę jest dobrze. A my nastawmy sobie ILS-a teraz na lotnisko w Warszawie. Data. Jest. ILS. O, znikł. Nie ma. Jest. 109,90. I idziemy na... O raju, gdzie ja mam te... Szóstka. 109,90, a nie, to jednak ten wyżej, tutaj. 109. No, kręcisz się? Ok. 109,90, zgadza się. No, jeszcze ILS-a nie łapiemy, bo jesteśmy daleko. Dobrze. Okej, i kontynuujemy zniżanie na autopilocie. Tutaj też mamy te radyjko, urządzenie z radiem, tak? To samo co miał inżynier. Tak, radio receiver. No, nigdy z tego, nigdy nie rozumiałem, czy to działa, jak to działa. Ale tutaj z komunikacji aż tak bardzo we FlightGear nie korzystamy, więc to nie jest aż tak potrzebne. Tu mamy wysokość siomierz radarowy i w sumie może go włączę, bo później zapomnę. I ustawmy sobie wysokość decyzji. Tutaj pokrętłem, zielona strzałka nam pokazuje. Mogę to przybliżyć, bo to słabo widać. Jeszcze wolant zasłania. Niestety wolantów nie da się ukryć w tym samolocie. Tutaj, że możemy sobie ustawić, nie wiem, 60 metrów, tak? To jest w metrach. Dobra. Dobrze, przyspieszę zniżanie, bo się trochę obawiam, że nie zdążę. Może tak na 5 nawet, albo więcej. Na jaką wysokość powinniśmy zejść? Tutaj mamy 1600 stóp. Nasz pierwszy punkt. To jest minimum wysokości, tylko że to jest 1600 stóp, tak? A w kilometrach to będzie 486 metrów. No to pół kilometra, można powiedzieć.
No i ten samolot ma też problem taki, że nie ma spoilerów. Także ciężko mu wytracić prędkość, z tego co zauważyłem. Tutaj czasami naprawdę staram się lecieć z przepustnicą na jakimś minimum. Ale o, tu już mi się włącza radar. Jak dam 20%, tak, to mamy alarm, że nie wysunęliśmy podwozia, tak? Bo on już oczekuje, że z taką przepustnicą to ja będę lądował. Więc damy tak troszkę mu powyżej. No bo samolot mi się rozpędza teraz troszkę za bardzo. O, mamy sygnał z ILS-a. Na mapce nam się włączył. Także to wskazanie już nam powinno pokazywać ILS-a, tak? A na drugim urządzeniu mamy do wora. I powinniśmy odbić troszkę w lewo, ale na razie mogę to też tak zostawić, bo i tak przetnę wiązkę ILS-a, więc powinno być OK. Sprawdzę sobie, jak tam paliwo wygląda tutaj na suwakach. Okej, główny zbiornik prawie pusty, ale tak nierównomiernie mi poszedł trochę. I ten też ma mniejsze zużycie niż te. Ciekawe czemu. On teraz stoi. Czy nie? Te też jakby stoją. A, może stoją do tego, że teraz z tych głównych schodzi, okej. To by mogło się zgadzać. No dobra. I tutaj igła ADF-a też mamy, no troszeczkę w lewo, tak? To też by się zgadzało, bo nasz NDB jest tutaj, więc rzeczywiście troszkę na lewo od naszego samolotu. Dobra. Ale wciąż mam dużą wysokość. Zbliżamy się, nie, już minąłem 3 km, tak, więc zapalamy światło lądowania. Dobra, stroby są. Mamy 2,5 km, więc jeszcze 2 km muszę zejść i może mi się uda. No jak nie, to sobie zrobię jakieś kółeczko i nawrócę na tego ILS-a. Jeszcze zobaczmy, to jest pas 11, jak pamiętam, chyba tak. Tak, pas 11. Możemy tu sobie ustawić 11. Tutaj. No to jest ciężko to rozeznać się, ale jakoś chyba tutaj. Okej. Mniej więcej. No, wlatuję w chmury, więc włączmy sobie ogrzewanie, ale mamy ogrzewanie cały czas, okej. Ewentualnie możemy włączyć. No mamy 0 stopni. Mniej więcej. Ogrzewanie śmigła i śmigieł w sumie obu i na przykład skrzydła, tak? Możemy też ogrzać. Ale to tak, na wszelki wypadek raczej oblodzenia tutaj nie będzie. Dwa kilometry wysokość, no chyba nie zdążę zniżyć, troszkę za późno. Mam jeszcze dużą prędkość.
ponad 400 km na godzinę. A więc chyba zrobię sobie jakieś kółeczko jeszcze. No, on się bardzo szybko rozpędza, to znaczy przy zniżaniu, bo ciąg jest najniższy, jaki mogę dać. No tak jak mówię, spoilerów nie ma ten samolot i czy tam jakichś innych hamulców aerodynamicznych przynajmniej nie spotkałem i ciężko wyhamowywać czasami z tą prędkością. Tak, także zbliżamy się do ILS-a, ale może jestem za wysoko, czy zdążę trochę? Może, kurczę, może się uda. A nie, bo jeszcze prędkość muszę wytracić. Cholewcia, to się chyba nie uda. Dobrze, dopiero na kilometr wchodzę. Nie, dobrze, zrobię sobie drugie podejście. Te troszkę zepsułem, za późno zniżyłem. Ale tu widzimy, że zaraz będę przecinał ILS-a, igła nam podchodzi na środek. I to się zgadza z tym, co widzimy na mapce, bo zbliżamy się do środka wskazania ILS-a. Zbliżam się na kilometra, może zejdę na ten kilometr, albo dobrze, żeby nie czekać, już sobie wyrównam lot, kilometr 1,1 i cóż, zawróćmy sobie, czyli wykręćmy w prawo. Teraz mam południe. Wykręcajmy dalej na zachód. No teraz powinien zbić trochę prędkość, bo wyrównał lot. OK. W sumie jeszcze nie sprawdzałem, przy jakich prędkościach, jakich klap się używa, tak, także, ale no podejrzewam, że lecąc 400 km na godzinę raczej klap nie powinno się wysuwać. Tak coś koło 300 km już można może zacząć trochę wychylać te klapy. Dobrze, no tu właśnie bardzo wolno wykręca, bo tak jak mówiłem, tu mamy tylko 15 stopni, rzeczywiście tylko na 15 wykręca. Także ciasnych zakrętów on tutaj nam nie rozrobi. Zostawmy coś koło tego może teraz. Coś tu mi się nie zgadza. Coś tu mi się nie zgadza. No tak, przestrzeliłem. Chciałem odwrotny kurs pasa, a troszkę za dużo dałem. Dobra. No dobrze, wycofam się teraz trochę. Odlecę od ILS-a i sobie wykręcę jeszcze raz i go będę przechwytywał. Już z mniejszą prędkością i z mniejszą wysokością, więc
Nie wiem, powinno być ok. Także przyspieszę trochę czas tutaj. Okej. Okay. No, jeszcze trochę może sobie wlecę. I już chyba wykręcę na 30 stopni tym pokrętłem, żeby tak ciaśniej mi wszedł zakręt. Dobra. Chociaż prędkość dalej dosyć duża. Może wysunę klapy na 15, żeby już tą prędkość tutaj też zbił. Dobra, tak 15. No tutaj klapy też nie schodzą schodkowo. My musimy cały czas trzymać przycisk, żeby te klapy się wysuwały czy chowały. Dobrze, już zbił prędkość, ładnie. I tak, przejdźmy tutaj na górny, tutaj sterowanie i wykręćmy tutaj ostro na 30 stopni. Dobra, idzie. I powstrzymamy go. Jak będziemy już przy ALS-ie. Żeby go powstrzymać, klikamy to pokrętło i tyle. Ale dobra, niech jeszcze podejdzie. Dobra, jest wiązka. Dobra, klikam. Ok. Dobrze, zacznijmy trochę zniżać też w 3. To sobie ustawmy z powrotem. To jest ten feller. Ustawmy sobie z powrotem nasz kurs. Dobra. I będę teraz sterował właśnie tym ZK, więc idziemy w dół. I troszkę w prawo tu jeszcze sobie wykręcę. Dobra. O, za dużo. Dobra, coś takiego wystarczy. Dobra, zniżaj F3. Klawisz F3. Tak, zniżasz? Chyba tak. Dobra, tylko opornie to idzie. Dobra, to już zniża. Pół kilometra, mówiłem, nawet możemy zejść. No, jesteśmy na kilometrze, dobra. To już widoczność słaba. Mgła jakaś. Ale dobrze, minąłem chmury, więc odetnę te podgrzewanie śmigła i skrzydeł. Pilot hit może sobie zostawię, dobra. Ok, wysunę jeszcze klapy bardziej. No nie w tą stronę. Jak podnoszę klapy, on idzie do góry, co jest naturalne. No tylko szkoda, że tak robi. Mógłby ten autopilot wytracać prędkość bardziej, a nie podnosić mnie do góry. Dobra, klapy ile mam? 30. No, zniżej, zniżej. Dałem jeszcze F3 klawisz. Trochę zaczął zniżać, lepiej.
Dobra, tego wora, to był widok ten, tego wora, to ja mogę chyba usunąć drugiego, dobra, żeby nam tu nie przeszkadzał. Czyli wyłączyłem zasilanie dla nawigacji drugiej. No i teraz w zasadzie też ILS-a autopilot nam nie przechwyci. Musimy wszystko robić ręcznie, tak? Czyli mamy tylko wskazania do ILS-a, tak? Jak mamy lecieć, ale wszystko musimy robić ręcznie. No ewentualnie na autopilocie, tylko ciągle sterując tym autopilotem, jak ma lecieć. No jakieś turbulencje teraz mamy trochę. Oj, oj. Co tak trzęsie? No leciek miał się zaraz rozbić. Dobra, mamy prawie pół kilometra, może możemy dać teraz alt hold i możemy zacząć wykręcać, bo już się zbliżamy do igły i mogę przestrzelić, chyba przestrzelę. Nie, nawet nie przestrzeliłem, nawet za dużo dałem, dobra. Panie, co pan, no masz tam tą jedenastkę przecież, jak pan lecisz. Dobrze, prędkość prawie 200 km ponad. Igła, coś krzywo mi sta igła. Z tym ILS-em ucieka jeszcze w lewo. Nie wiem, czy to efekt turbulencji, czy co. Rzuca tym samolotem teraz strasznie. Troszkę dołożę ciągu może jeszcze. 30% przepustnica. Bo teraz stara się wzbijać, tak? Troszkę krzywo lecę, to widać też tutaj na mapie, tak. Ale powinienem troszkę zaraz przeciąć tego ILS-a. Glide slope'a jeszcze nie ma. Jest w poprzek, na środku. Tak, powinienem być pod ścieżką. Ale to jeszcze trochę. Tu powinniśmy teraz lecieć też na, tak, ADF pokazuje idealnie na NDB do Warszawy, bo jesteśmy tutaj przed tą radiolatarnią, to tutaj ona jest. Okej. Okay. Igła się coś jeszcze nie chce prostować. Też dokładnie nie sprawdzałem, z jaką prędkością lądować, ale tak zakładałbym, że max to 2 km, nie, znaczy 200 km to chyba nawet za dużo. Ale tak w okolicach właśnie 200 km podchodzę sobie do lądowania. No a trzeba posadzić już samolot troszkę z niższą prędkością. Chociaż nie wiem, czy te prędkości są prawidłowe, bo w instrukcji nic o tym nie wyczytałem. A też nie szukałem jakichś tam oficjalnych książek. Dobrze, troszkę w prawo teraz, bo nam igła się prostuje. Jest glide slope, pojawił się. Więc trzeba będzie go gonić w dół. No na razie wszystko robię na autopilocie, ale nie, że on to wykonuje, tylko ja robię wszystko ręcznie. To jest dla mnie no mankament wielki, tak? No ewentualnie można też wypiąć autopilota i w ogóle robić wszystko ręcznie. Na razie przechwyciłem wiązkę lokalizera bardzo dobrze. Może nie aż tak bardzo dobrze, bo jeszcze trzeba będzie chyba w prawo odbić, ale
chyba gorzej będzie z glide slope'em. Trzeba będzie operować na tych klawiszach F3, F4. To z kimś teraz rozpędził samolot. Może troszkę zejdę. Ok, jeszcze się upewnię, że tak, tu mam na landing koło, dobra. Także ok. Znowu jakieś turbulencje, zaburzenia, o raju. O raju, o raju. No i teraz go mocno zbiło z kursu. Niedobrze. No, poziomujesz, poziomujesz. Nie wiem, czy jeszcze klap nie dać. On ma tam chyba 48 te klapy nawet. Dajmy 40. A nie, już ma max 38. Dobra. To dajmy już mu na maksa. Okej, okay, troszkę mnie tu właśnie, muszę w prawo teraz, bo troszkę mi tutaj uciekła igła. Glide slope podchodzi. Dobrze, zniżamy F3. No ale jeszcze w prawo. F3, więcej, więcej F3. Lotniska nie widzę go jeszcze. Albo tam jest. Słaba widoczność. Ale nim bujnęło. Co jest grane? Mam wrażenie, że ten autopilot nie działa. Schodzisz, nie schodzisz. Czemu nie chcesz schodzić? Za wysoko jestem. Dobrze, wysunę podwozie. Że dopiero teraz wysuwa podwozie. I zejdę z ciągiem na idle. I lecę prosto w glebę. Shift D. Rozłączyłem autopilota. I nie jestem na kursie z pasem. No cóż, to podejście mi nie wyszło za bardzo na tym ILS-ie. Trzeba ręcznie. No, trochę za nisko. Siedzę, trochę nie w osi. F1, żeby zdjąć tak na przepustnicy ogranicznik i poszło w zero. Teraz
Hamulecku. Hamulecku, strasznie się buja. Dobra, hamujemy, hamujemy. Jest przepustnica na 0, to trzeba dać F1, przypominam. Ciągu wstecznego nie ma, więc musimy teraz kołami go wyhamować. No niezbyt dobre lądowanie. Zwłaszcza to podejście też Ailesa bardzo mocno zepsułem. Starałem się to zrobić autopilotem, co może trzeba było wcześniej zrobić to po prostu ręcznie. Dobra. Gdzieś tu musimy zjechać. Chyba po lewo trzeba będzie. A to jest pas, dobra. Tu przytniemy pas. Gdzie ja jadę? I tam jest zjazd, dobra. Dobrze, schowajmy szklapy. Chowamy, chowamy i tu sobie zjedziemy. Bardzo szybko się rozpędza, nawet na idle, no. Dobrze, klapy schowane. Tutaj zahamuję, bo musimy tak, wyłączyć światło lądowania, to znaczy dam na dim. Stroby wyłączę. I skrętność kół na taksi. Dobra. Kołujemy. Gdzie my się tu zatrzymamy? Tu gdzieś na płycie się już chyba zatrzymam. Ach, ta kamera, dobra. Tu sobie wjadę po prostu i tyle. Mam jakiś postój. Okej. Okay. Shift B. Hamulec postojowy jest i sobie stoimy. Dobra. Okej. Okay. Wyłączanie teraz tego wszystkiego. A może jeszcze sobie zobaczę, jak tam paliwo wygląda na suwakach. No, to jeszcze mamy połowę baków tych pomocniczych. Mainy zeszły. No, także... No, mogłoby być może troszkę mniej tego paliwa, ale w miarę spoko. Tak, wyłączmy autopilota. Tu wyłączę mu najpierw te wszystkie tryby. To dam na środek i wyłączymy autopilota. No, powinniśmy APU włączyć, ale i tak nie będzie działać, ale zróbmy to. O, już idzie. Nawet nie dałem mu start. Ciekawe. No i teraz wyłączymy silniki, to oczywiście... nie będziemy mieli prądu, bo powinniśmy teraz włączyć sobie zasilanie z APU. I teraz nam tutaj krzyczy, że mamy też tablicę włączoną, ale jak wyłączę tablicę, to prądu też nie będzie. Znaczy, nie będzie jak wyłączyć silniki, tak? To jest prawidłowa konfiguracja do poboru prądu z APU. Powinienem teraz wyłączyć silniki. Ale zgaśnie nam prąd, więc w zasadzie zostawię tą tablicę w spokoju. Niech będzie tablica też włączona. Też sobie te ogrzewanie wyłączymy. I powietrze dla paków wyłączymy. I wyłączymy silniki, po prostu odcinając paliwo. Właśnie nie ten zawór, czy... Właśnie, jak damy tylko ten zawór, to on nam sprężynuje do góry i nie odcina paliwa, więc idziemy z kolejnymi, ale na środek. A ten w dół. O, i prawy silnik odcięty. Dobra, i tego też
O, już go wyłączyło. Ciekawe, dobra. Ale tu mu damy paliwo. Też włączymy i tu też włączymy w dół. Okej, dobra. Pożar silników możemy dać na środek. Tak, jest to środek? Tak, bo jest w poprzek, dobra. No i co, jeszcze tam wszystko teraz wyłączyć, co się włączyło. Transponder dajmy na standby. Tutaj nawy wyłączmy. Tu markery wyłączmy. Chociaż nie kojarzę, żeby mi się markery odzywały. Może coś jeszcze nie zrobiłem. No dobra. Tutaj EDF-a wyłączmy. Pójdźmy jeszcze sobie tutaj i wyłączymy sobie wszystko też. Wyłączmy tutaj EDF-y. Dobra. No już głośności nie będę ściszał. No i tak, możemy co do paliwa, te dozowniki, full flow, wskaźnik paliwa, cooler dla klap, tak, wyłączony, stroby włączone, tu mamy nawa, też jeszcze sobie zostawmy, wyłączmy tutaj też kompasy, window heat, to może pójść w off i tutaj też nawigację wyłączmy. I ogrzewanie szyb wyłączmy. Tutaj co? Tutaj żeśmy to włączyli, możemy wyłączyć. Panel chyba tylko inżyniera został. To nam APU jeszcze niby działa. Ale w panelu inżyniera wyłączamy generatory silników, bo już i tak nie działają. I to też wyłączamy generatory dla prądu AC. I emergency bus. O, to teraz mam dopiero prąd. No właśnie, bo jak włączyłem generatory, to emergency bus trzeba też wyłączyć, żeby był prąd, ale to jest błąd w tym samolocie. Tak, tutaj inwertery też, ten na środek. I co, tu coś jeszcze? No, APU możemy wyłączyć, czyli generator dajmy na off i odetnijmy mu paliwo. Nie schodzi? A, sorry. Tak. APU nie działa, bo odcięłem paliwo przecież. Jak odcięłem paliwo, to APU przestało działać. To ciekawa zagwozdka mi się teraz zrobiła. To znaczy, że jak... To jak mam odpalić APU i zgasić silniki? Tak, bo rozumiem, że najpierw odpalam APU, żeby mieć prąd z APU. No a teraz muszę odciąć silniki. No to i odetnę APU. What? Ciekawostka. No szczerze mówiąc nie wiem, jak to zrobić. Bo to by oznaczało, że trzeba APU włączyć, jak odetnę najpierw paliwo dla silników, zgaszę silniki i wtedy włączę pompy paliwa, ale tylko po to, żeby włączyć APU. No trochę bez sensu. Tu wysokościomierz radarowy wyłączamy i tutaj jeszcze lampy chciałem wyłączyć, gdzie one były, tu na dole. No i dobra, chyba tyle. Chyba tyle tak z grubsza. Aha, tu jeszcze komy. Komy są włączone. Kom pierwszy, kom drugi. Autopilot jest, no dobrze. To jest WOW? Tu jest WOW teraz. O, teraz wyłączyłem światło, dobra. Możemy też wyłączyć, gdzie to jest tutaj? Nawa wyłączamy. Te przełączniki nie działają, tak? Nie, ten działa, ale go nie używaliśmy. No ja tu też mam jakieś światło powłączane. Możemy to wszystko zgasić. A jak zgasić tutaj? No i wyłączamy źródło prądu na off. A nie da się dać. Trzeba najpierw przesunąć tą zasuwkę. Gdzie ją się przesuwa? O, raju. Dobra. I teraz
Możemy dać tu w dół. Pogaszone. No, jeszcze bezpieczniki można by się. Teraz trzeba je ręcznie wyłączyć, ale to bez sensu. Dobra. Nie będziemy tego robić. No, także chyba wyłączone. Może być zapomniałem, jest tego trochę, ale powinno być wszystko wyłączone. No i tak wyglądał ten lot samolotem. Także największe mankamenty to autopilot bardzo przestarzały, który nie potrafi trzymać nas po trasie, nie potrafi automatycznie przechwycić wora, nie potrafi automatycznie przechwycić ILS-a. Także wszystko trzeba ręcznie tutaj operować. No albo, że tak powiem, ręcznie na autopilocie, czyli tak półautomatycznie, albo całkowicie ręcznie. Także tak się lata tym samolotem niestety tutaj. No ale samo wykonanie tutaj wnętrza, kokpit rzeczywiście wygląda fajnie. Jeszcze troszkę są braki w teksturach, ale tak ogólnie wygląda na kokpit wykonany solidnie. No brakuje jeszcze pewnych elementów tutaj wykończenia. Czy tam miałem takich bajerków, też brakuje typu otwieranie drzwi, czy okien miałem na myśli i na przykład te wiatraczki mogłyby się kręcić, no taki smaczek byłby. Aha, to urządzonko też nie działa, to są wibracje silnika, jak pamiętam dobrze, to powinno wskazywać, znaczy dwóch silników, tak, lewego i prawego, tu mamy też jakieś urządzonko, które nie działa, tu chyba jakieś wolty nam pokazują, jakiś woltomierz to był. No, także braki jeszcze co do, tak, z zewnętrza są duże, bo nie ma żadnych innych malowań, a fajnie by było lecieć lotem, a nie jakąś rosyjską linią lotniczą, no ale dobra. Także no całkiem spoko samolot, jeżeli nastawiamy się bardziej na sterowanie ręczne, na też ręczną nawigację, także wtedy ok, ale jednak jest to ciężkie, tak? Jest to ciężkie, trzeba to trochę tutaj poćwiczyć, ale tak, no całkiem ciekawy samolot. No jeszcze są te błędy z tym właśnie zasilaniem, tak? Także to może Jakubowi uda się to naprawić, bo wiem, że tak podjął się tematu, żeby to sprawdzić, przynajmniej zobaczyć, czy da się coś z tym zrobić. No zobaczymy. Także to tyle o tym samolocie. Dwa odcineczki były. Także dzięki i do następnego razu. Cześć wam.